Artur Binkowski na luzie w środku nocy w Warszawie, a konkretnie w Zielonce. Artur, nowe włosy, nowa siła. Powiedz mi, jak to ma wyglądać w sobotę w ringu? Co wiesz? No zacznijmy od tej no zmiany, bo mówisz teraz, że jesteś bojowo nastawiony. Nawet powiedziałeś, że za blisko stoję. Tak. Także musisz uważać, jakich słów używasz w tej rozmowie ze mną, bo znamy się, Przemku, przez tyle lat, ale... Za blisko walki. Ale te za blisko walki, wiesz, za moje rękoczyny nie odpowiada. Dzisiaj. Dzisiaj. A w sobotę... Tym bardziej. Tym bardziej? Będzie wojna. Tak. No to... bo widzę... Nie, no nie znam, ty młody chłopak, nie? Ile on ma? 4-5 walk, nie? Zawodowy. Ale miał sporo amatorskich. Miał. Emile. Ale widzę, że bojowo nastawiony, taki wiesz, pełny energii, nie? Z tego co słyszę, to ten, nie? Mało seksuje też, także testosteron, nie? Musi tam ten, ale taki wiesz. Ale mówisz z tego co słyszę, to tak brzmi, jakbyś nie oglądał żadnej jego walki. No nie oglądałem żadnej jego walki, a jaką walkę miałem oglądać? No nie wiem, no przynajmniej zobaczyć, w jaki sposób boksuje, no coś, co by ci mogło pomóc w sobotę. Czy nie potrzebujesz takiej pomocy, wiesz, no, wizualnej? Przydałaby się, ale nic nie ma. Nic nie znalazłeś? Czy co, znowu na świeżości? Bo naprawdę pamiętam naszą rozmowę, że ostatnią walkę, co walczyłeś z Krzyśkiem Zimlochem, no to była na seksowaniu, jak to sam zresztą powiedziałeś. Treningów nie było. Teraz szczuplejszy wyglądasz, powiem ci szczerze, że wyglądasz szczuplej, czyli coś tam robiłeś, już nie udawaj. 95 kilo. Była mowa, że trzeba zrobić 95 kilo, nie? Ja zazwyczaj chodzę tak około 110-112. Także przygotowuję się na tą walkę, a nie było łatwo, bo tak jak wiesz, w tą zimę, tak, przez ostatnie 10 lat takiej zimy nie było, nie? Wszystko co ja mówię jest prawda, co nie jest prawda, ty mi przybije, że to jest prawda, co te inne rzeczy są nieprawdziwe? Z Binkowskim rozmawiam, jak nie jest prawda, to nie mówię, ale w tym roku tak śniegu, no, ty jednego dnia wychodzę pobiegać, nie? No bo trzeba te 95 kilo przynajmniej zrobić, nie? Kiedy ostatni raz miałeś 95 kilo? Przepraszam ci, przerywam. No, dawno, już nie pamiętam. Nie pamiętam. Na poważnie? Serio. No. I tego. I wychodzę, to było jakoś, wiesz, w styczniu. Któregoś tam stycznia, bo już wtedy miałem cynk, że walka jest dla mnie zorganizowana ścieślakiem. I co? I śniegu, ty, wychodzę na dwór, a śniegu... No ale znam te kanadyjskie ziemie przez ostatnie 10 lat, nie? Takie wiesz, bardziej ostre niż polskie zimy, ale to nie są te same zimy, które, wiesz, które ja widziałem, w których się rzucaliśmy kulkami, jak do Kanady tam 26 lat temu z rodzicami przyjechałem, jako bobas, nie? To nie są te same zimy, tak, te, nie wiem, to ocieplenie czy coś, te zimy są spieprzone, ale w tym roku, tak jakby ty, no umyślnie, wychodzę, idę biegać. Takie oldschoolowe zimy. Tak, buciki ubrałem, nie, do biegania, ty, nie, ale tak pozytywnie byłem nastawiony, że od dzisiaj zaczynamy biegać, nie, bo tą wagę trzeba robić, się przygotować do walki na poważnie, a tutaj śniegu po jaja. No ale właśnie powiedziałeś rzecz, na którą kibice, którzy przyjdą nie oglądać Showtime, czyli polski gwojownik, tylko przyjdą oglądać boks, czekali, wziąć walkę na poważnie. No to jest, wziąłem to na poważnie. Jak powiedziałem, że zrobię... Jest na 100%. A mi Showtime Binkowski zostaje polski wojownik, jakie chcesz ksywę, my zostawiamy. Aha. Ale walka na poważnie, bo rzeczywiście patrzę na ciebie, no to szczuplaczek jesteś, chyba jak z Molo walczyłeś, nie przymierzając rezultatu, to byłeś taki szczuplaczek. Nie, na Mola właśnie tam były sytuacje, że nie mogłem się dobrze przygotować na tę walkę, ale pomini mi to było 100 lat temu. Teraz na tą walkę ci mówię. Jedne 3 miesiące temu wychodzę biegać, mentalnie jestem nastawiony, że robimy wagę, robimy kondycję na tą walkę, tu się ślakiem, ty, śniegu do jaj. No ty, przecież ja nie dziecko Eskimosa, nie? Mamusia Polka, tatuś Polak, nie? Ja wiem, że w dzikiej Kanadzie mieszkam, ale i polskie dziecko jestem, nie? I ten, o, zobacz, ty, pan. No, ty, no tak. tą koszulkę znalazłem. Wziąłem tutaj na tą walkę, ale ten, jak na olimpiadę jechałem, różne koszulki sobie zrobiłem, wiesz, Binkowski to, także zobacz. Ten orzełek ma ten. Zbliżenie zrobimy, co ja tam sobie, cały świat należy do nas. Tak. I w Chicago, no, i w Chicago. Hasło jest bojowe, Pozdrawiam wszystkich fanów w Chicago, wszystkich rodaków w Chicago. Ale ten, w Polsce. Niektóre z tych właśnie koszulek były tak samo rozdawane.
czy poszły też część na sprzedaż. Czyli tą koszulkę miałeś na olimpiadzie? Tak, i w Chicago tak samo, jeszcze kilka zostało egzemplarzy, też poszło. I tego, no i co? No i na dzień dzisiejszy jest dobra waga. Ty, wtedy nie poszedłem biegać, ty, ja się wrzuciłem, zawróciłem, jak śniegu miałem do jaj, nie? Na serio mówię, ty, no to... Ja wiem. Walka walką, ale jestem też tak półnormalny jeszcze dalej, nie? Tak wróciłem do domu, zrobiłem sobie herbatkę, przemyślałem to. Mówię, będzie ciężko, nie, ale poczekam, aż ten śnieg chociaż lekko, wiesz, stopnieje. A tu dzień po dniu, tydzień po tygodniu, nic. I dopiero jakieś, wiem... To w domu biegałeś? No nie, robiłem, no nie biegasz w domu. No, no właśnie mówię, no bo to, ja mówię, no bo chcę no przełożyć to, co mówisz o tym śniegu, nie, no, na, ale na w domu, formę, w jaką wyglądasz. No to co w domu robisz, jeżeli nie możesz biegać? Nie wiem, co robi, nawet się boję zapytać, co robi Artur Binkowski. Oprócz pompek i brzuszków, nie? Nie dużo możesz robić, no ale... Seksowałem trochę, nie? Zobacz, jakie kolano obdarte. Widzisz? Widziałeś to? Obdarte kolano. Tak, to nie. No, a po czym myślisz, że te kolana mam obdarte? No to od jedno. Ciężkich treningów przed walką z pięściarzem, którego nie widziałem. Dokładnie. I ten. Ale wiem, że jest bojowy, nie? O Cieślaku wiem, nie, że jest bojowy. Chcę z tobą wygrać. Byłem dzisiaj na konferencji prasowej, ty byłeś w Monachium, który mówi, że jest przygotowany, widać, że jest przygotowany. Jeżeli ma respekt, to go nie pokazał. Wie, że jesteś doświadczonym pięściarzem, więc musi uważać na różne jakieś kruczki Binkowskiego, to na pewno. No ale widać, wiesz, że moim zdaniem chcą wygrać i chcą wygrać przez knockout, no bo tak to wyglądało. Tak? A chce mnie skrzywdzić? Aż przez knockout, to chce mnie skrzywdzić. Każdy bokser, który wchodzi na ring, to chce skrzywdzić w jakiś taki czy inny sposób. Nie. Na przykład no, ja nie jestem taki. Dużo razy wchodziłem do ringu, jeszcze w czasach amatorskich tak samo, i chciałem wygrać, ale nie. Czasami, jeżeli walłem czarnoskórego nawet, bo dużo z nimi w Chicago, pamiętasz, nie? Walczyłem z czarnoskórym, że się zatoczył, dostał bombę na ścianę czy gdzieś, zatoczył się, mogłem mu poprawić następnym ciosem na głowę, żeby go skończyć.